Lato będzie ze sztuką, ale będzie też sporo ruchu w tym roku, sporo oglądania. Jesteśmy na placu Galerii Sztuki Współczesnej. Tutaj już dzisiaj wieczorem rozpoczynamy nasz cykl projekcji Kino na Placu Teatralnym. Każdy wakacyjny poniedziałek po zmroku, czyli to będzie, trzeba patrzeć, kiedy słońce zachodzi po prostu, bo ta godzina będzie troszkę płynna. W lipcu będzie to troszkę później, bo gdzieś po 21 w sierpniu możemy już projekcję robić trochę wcześniej, ale każdy poniedziałek, mamy tych poniedziałków 9, będziemy tutaj grali filmy. Robimy to we współpracy ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy i dzisiaj, myślę, wspaniała inauguracja tego cyklu, bo będziemy grali animację Mariusza Wilczyńskiego, Zabij to i wyjedź z tego miasta, ale zanim puścimy ten film, zapraszamy serdecznie na spotkanie z Martą Miś z warszawskiej Zachęty, która była kuratorką wystawy, która powstała wokół tego filmu i która była współpomysłodawczynią książki artystycznej, która powstała, więc będzie można i tę książkę zobaczyć, będzie ją można kupić, a w końcu później będzie można obejrzeć film. Czy jest jakiś specjalny też klucz artystyczny do tegorocznego filmowego lata z GSW? Klucz jest taki, że staraliśmy się właśnie trochę pokazać takich rzeczy, które wiążą się z jakimiś wydarzeniami, tak jak to dzisiejsze, prawda? Dopiero co skończyła się wystawa w Zachęcie, ona będzie pokazywana w Łodzi, można kupić artbooka, więc też chcemy, żeby Opolanie byli na bieżąco. Pokazujemy filmy, które były nagradzane. Za tydzień będzie na przykład film balkonowy Pawła Łozińskiego. Pokażemy też troszkę filmów sportowych, bo mamy takie trochę sportowe lato. Więc w sierpniu kilka takich filmów, które oscylują gdzieś wokół sportu, wokół aktywności fizycznej, bo będziemy pokazywać wystawę aerobik czeskiej fotografii w aneksie, będziemy mieć różne zajęcia ruchowe, więc tak trochę dla każdego coś miłego.